Otwieram szóstą sesję Rady Miejskiej w Zwoleniu. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, czyli prawomocność do podejmowania uchwał. Witam panie i panów radnych. Witam pana Arkadiusza Sulimę, burmistrza Zwolenia. Witam pana Grzegorza Mlądowskiego, zastępcę burmistrza. Witam panią Marię Krabarczyk, skarbnika gminy. Witam pana Mirosława Hołuja, sekretarza gminy. Zaproszonych gości nie widzę. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Witam kierowników referatów i wszystkich obecnych. Projekt porządku obrad państwo radni otrzymali. Czy są uwagi do porządku? Nie widzę, czyli przechodzimy do punktu pierwszego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji znajdował się w biurze rady, a także znajduje się na dzisiejszej sesji. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada protokół przyjęła jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego. Zgłaszanie interpelacji przez radnych. Do biura rady nie wpłynęły, czy dzisiaj ktoś z państwa radnych ma jakieś interpelacje. Nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę pana burmistrza o zaprezentowanie sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Od ostatniej sesji wydałem następujące zarządzenie. Zarządzenie nr 12 na 2019 burmistrza Zwolenia z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Zarządzenie nr 13 burmistrza Zwolenia z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 14 burmistrza Zwolenia w sprawie powołania składu komisji do oceny wniosków składanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego. I zarządzenie nr 15 burmistrza Zwolenia w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Zwoleń. Ponadto w okresie międzysesyjnym odbyłem wiele spotkań i tutaj pokrótce państwu przytoczę. A mianowicie w dniu 31 stycznia podpisałem umowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie prac interwencyjnych. Tego dnia też spotkałem się z prezesem klubu sportowego Zwolenianka. Również 4 lutego spotkałem się z organizatorami w sprawie potańcówki w Sycynie. Odbyłem spotkanie z redaktorem Głos Radomski. Odbyłem spotkanie z najemcą domu weselnego nad Zalewem w sprawie dalszych inwestycji. Odbyliśmy wspólnie tutaj z moim zastępcą i kierownikami nasz Wydziału do spraw utrzymania dróg i zieleni i do spraw inwestycji do Warszawy, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z kilkoma wnioskami w sprawie dalszych inwestycji na terenie naszej gminy. Odbyłem spotkanie z trenerem UMKS Orlęta Jerzy Markiewiczem. Odbyłem spotkanie z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Zwoleniu. Odbyłem spotkanie z urbanistą, wykonawcą studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Ponownie spotkaliśmy się z najemcą domu weselnego w terenie nad Zalewem. Odbyłem spotkanie z panią radną Teresą Kasperczyk, z panią kierownik Teresą Materek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zwoleniu. Odbyłem spotkanie z dyrektorem Domu Kultury w sprawie naszych uroczystości narodziny miasta. Odbyłem spotkanie z panią radną Teresą Kasperczyk-Warant w sprawie basenu. Odbyłem spotkanie z panią dyrektor Domu Kultury w sprawie uroczystości lokalnych. Odbyłem również spotkanie z byłym burmistrzem panem Marianem Grawczykiem. Spotkałem się ze starostą zwoleńskim w starostwie powiatowym w sprawie inwestycji drogowych na terenie naszej gminy. Brałem udział w zebraniu sprawozdawczym członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy Soleckim. Ponownie spotkałem się z panią dyrektor Domu Kultury w sprawie uroczystości. Odbyłem również spotkanie z panią inspektor w sprawie RODO, w sprawie dokumentacji.
Spotkałem się z wójtem gminy Policzna, spotkałem się również z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Kazanów, odbyłem spotkanie z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego. Razem z moim zastępcą wzięliśmy udział w spotkaniu w sali kolumnowej w Sejmie w Warszawie. Również spotkaliśmy się w sprawie stacji elektrycznego tankowania aut w PG w Warszawie. Spotkaliśmy się z zarządem Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia w Domu Kultury. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami i radnym Romanem Grzybowskim z Placu Kochanowskiego w sprawie chodnika, to znaczy odbudowy tego starego chodnika po stronie północnej. Również wspólnie z zastępcą i wicestarostą odbyliśmy spotkanie z dyrektorem sądu w Radomiu w sprawie usytuowania pomieszczenia na poczekalnię w budynku sądu. Odbyłem spotkanie z panią kierownik MOPS-u. Odbyłem również spotkanie z mieszkańcami Józefowa w sprawie remontu drogi i wykonania nawierzchni asfaltowej w miejscowości Józefów. Spotkałem się z prezesem Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie organizacji Dnia Dziecka dla wędkarzy, dla dzieci wędkarzy. Spotkałem się w sprawie oświetlenia ulicznego tutaj z panem kierownikiem Piotrem Weissem i z przedstawicielem firmy oferującą tego typu oświetlenie. Uczestniczymy obecnie w wyborach sołtysa w poszczególnych miejscowościach codziennie z moim zastępcą. Odbyłem spotkanie z sołtysem mieszkańcami Jasienica Kolonii w sprawie brakującego oświetlenia sołectwa Jasieniec Kolonia. Wziąłem udział w posiedzeniu zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia. Spotkałem się z firmą PFV Lider, która jest zainteresowana długoterminową dzierżawą terenu z tyłu energetyki, którego jesteśmy właścicielem. Spotkałem się z radnym Arkadiuszem Figurą i przedstawicielami firmy Legia w sprawie maratonu MTB. Uczestniczyłem w spotkaniu z harcerzami na tak zwanym kominku harcerskim w sobotę z okazji Dnia Myśli Braterskiej w hali liceum w Zwoleniu. Odbyłem zebranie sprawozdawcze członków OSP Sycyna. Odbyłem również zebranie sprawozdawcze członków OSP Zwoleń. Spotkałem się z radnym Włodzimierzem Piskorkiem i mieszkańcem Sycyny w sprawie drogi gminnej. Uczestniczyłem w wyborach tutaj wspólnie z zastępcą w Linowie i w Niwkach. Odbyło się spotkanie w starostwie w sprawie domu pobytu dziennego seniora plus zmiana przeznaczenia budynku. Spotkanie z panią architekt w sprawie właśnie dostosowania projektu do tego domu pobytu dziennego senior plus. Spotkanie z nowym właścicielem dworca w sprawie dalszego funkcjonowania dworca i podpisania porozumienia z gminą w tym zakresie. Odbyło się również spotkanie z redaktorem portalu internetowego InfoPress w sprawie współpracy medialnej. Spotkałem się z panią dyrektor przedszkola w sprawie objęcia patronatu honorowego nad powiatowym konkursem piosenki dziecięcej śpiewające brzdące. Również spotkałem się z prezesem grupy rowerowej w Zwoleniu w sprawie współpracy. Odbyły się również wybory w sołectwie Męciszów i Mieczysławów, gdzie uczestniczyliśmy. Spotkanie z panią dyrektor Domu Kultury i tutaj w dniu 20 lutego właśnie udział w cyklu imprez promujących nasze miasto z okazji narodzin i nadania praw miejskich. Spotkałem się również z panem prezesem GS-u Gminnej Spółdzielni w Zwoleniu w sprawie współudziału w budowie drogi dojazdowej do Targowicy tutaj od tyłu, od ulicy Torfowej. Pan prezes jest chętny tutaj pomóc. Spotkanie z dyrektorem oddziału ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w sprawie współpracy. Spotkanie z przedstawicielami Agencji Ochrony w sprawie współpracy w zakresie ochrony naszych imprez. Taka nowa firma. Udział w spotkaniu emerytów, tutaj wspólnie z moim zastępcą, żeśmy uczestniczyli w takim spotkaniu. Spotkanie z panią audytor w sprawie ustaleń co do audytu, jeśli chodzi o oświatę. Spotkanie z grupą rowerową w Domu Kultury. Spotkanie z prezesem ZUK. I tutaj odbyło się 22 lutego też spotkanie sołtysów, którzy kończą tą obecną kadencję, tak by tych 4 lat takie podsumowanie było ich działalności, ich i naszej działalności, można powiedzieć w ten sposób. Uczestniczyłem w warsztatach Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. Warsztaty były na temat lokalnej strategii rozwoju. I tutaj wspólnie z przewodniczącym rady, panem Pawłem Sobieszkiem, zastępcą burmistrza i sekretarzem uczestniczyliśmy w obchodach 25-lecia powstania Stowarzyszenia Klubu Abstynentów Wzajemnej Pomocy S. Odbyło się to w ostatnią sobotę w Domu Kultury. No i oczywiście tutaj udział w zebraniu OSP w Strykowicach Błotnych.
udział w zebraniu sprawozdawczym członków OSP w Zielonce w niedzielę. I tutaj odbyłem też takie spotkanie z panem, z mieszkańcem, przedstawicielem młodzieży w sprawie tego skwerku dla młodzieży. I w zasadzie to byłoby tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę zastępcę o przedstawienie informacji o odbytych przetargach. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Od ostatniej sesji nie odbyło się żadne postępowanie przetargowe. W tej chwili mamy jedno postępowanie przetargowe ogłoszone. Jest to przetarg na zakup, transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń. Otwarcie ofert odbędzie się w piątek, to jest 1 marca. Do tej pory nigdy nie ogłaszaliśmy zamówień publicznych poniżej 30 tysięcy, to znaczy chodzi mi o informacje na sesji, ale o tym zamówieniu warto wspomnieć. Jest to zamówienie dotyczące podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, realizowane poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Chodzi tutaj o cykl szkoleń dla 240 osób, do czego zachęcamy Państwa oraz mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Ja ze swojej strony nie mam nic do dodania. Czy są jakieś pytania do tych sprawozdań? Proszę, Panie Radny. Chciałem się zapytać Pana Burmistrza. Spotkanie z urbanistą dotyczyło jakichś konkretnych zmian w naszym planie zagospodarowania? Czy takie wstępne rozmowy ewentualnie? To były takie wstępne rozmowy. Pan po prostu chciał przyjechać, przedstawić się z racji, że zmienił się burmistrz i tutaj prosił o jakieś ewentualne sugestie. To było takie pierwsze spotkanie i to dotyczyło na razie studium samego, bo najpierw musimy wykonać studium, a dopiero później zajmiemy się planem. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to stwierdzam, że Rada sprawozdanie przyjęła akceptująco. Przechodzimy do punktu 4. Informacja dotycząca dróg krajowych i powiatowych, zamierzenia i inwestycje. Powyższe informacje Państwo Radni otrzymali na piśmie. Był tutaj Pan Dyrektor Powiatowych Dróg. Czy są jakieś pytania jeszcze do przedstawionych informacji? Jeżeli nie ma, stwierdzam, że Rada informację przyjęła akceptująco. I przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał. I projekt numer 1 w sprawie przyjęcia do realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Zwoleń. Projekt był dyskutowany, omawiany na komisjach. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 1? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada projekt przyjęła jednogłośnie. Projekt numer 2 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. Chodzi o bulwar spacerowy, czy ulicy bulwar spacerowy, który jest za kortami tak zwanymi. Czy są jakieś pytania i uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 2? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. Tu jest projekt numer 3 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. To jest następna działka też na tej ulicy, bulwar spacerowy. I czy są też jakieś pytania, uwagi? Widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 3? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. Przechodzimy do projektu numer 4 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwoleń w 2019 roku. Projekt, program był omawiany na komisjach. Czy są jakieś uwagi, pytania do tego programu? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 4? Kto jest przeciw? Kto
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada projekt przyjęła jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. Interpelacji nie było. Przechodzimy do punktu 7. Zapytania i wolne wnioski. Proszę o dyskusję. Proszę, panie radny. Szanowni państwo, Wysoka Rado, wczoraj odbyło się zebranie sołeckie w Strykowicach Górnych w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Panowie burmistrzowie nie byli na tym spotkaniu. W spotkaniu uczestniczył pan Stanisław Kaczyński, zastępca przewodniczącego Rady. Bardzo dziękuję panu Stasiowi za pomoc i za uczestnictwo. Panie burmistrzu, moja prośba jest taka, mianowicie na tym spotkaniu było ponad 100 osób. Było ponad 100 osób. Na niektóre pytania ze strony mieszkańców nie potrafiliśmy odpowiedzieć, no bo nie znamy, jak to się mówi, wszystkich tych spraw, jakie są w kompetencji naszej gminy. I bardzo bym prosił o takie spotkanie z mieszkańcami Strykowic, bo myślę, że rozumieli, że wyszła taka sytuacja, jak wyszła. Panowie burmistrzowie nie mogli być i myślę, że należałoby się spotkać z mieszkańcami, bo były pewne takie tematy, no, które dotyczą pośrednio i funkcjonowania naszej gminy i naszego urzędu miejskiego. I myślę, że po zakończeniu już wyborów sołeckich byśmy ustalili jakiś taki termin i spotkali się z mieszkańcami, bo myślę, że należy im się to. Dziękuję. Proszę. Panie radny, oczywiście bardzo chętnie się spotkam. No wczoraj wyszła taka sytuacja z pogrzebem i w związku z tym nie zdążyłem wrócić, ale jak najbardziej bardzo chętnie tutaj wspólnie z zastępcą spotkamy się z mieszkańcami i chętnie porozmawiamy, na pewno odpowiemy na wszystkie pytania. Bardzo dziękuję i przepraszam za nieobecność. Mówię, nasi mieszkańcy zrozumieli to, prawda, ale mówię, na niektóre pytania no nie mieliśmy do końca takiej wiedzy, żeby wyczerpująco ludziom odpowiedzieć. I dobrze by było, żeby wyjaśnić, a nawet jest taki czas, że tak powiem, po wyborach do rad sołeckich, do rady miejskiej i nawet poznać bieżące problemy naszych mieszkańców. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, pani radna. Szanowna Rada, panie burmistrzu, ja też w podobnej sytuacji byłam wczoraj. Zastępca, uczestniczyliśmy w zebraniu sołeckim, wyborach sołeckich z panem Piskorkiem. W podobnej sytuacji mieszkańcy też byli na zebraniu i chcieli pewne wyjaśnienia uzyskać. No my nie do końca też potrafiliśmy dać odpowiedzi. Też prosili o spotkanie po wyborach sołeckich, jakiś termin do wyboru z uzgodnieniem z sołtysem. Dziękuję. Pani radna, oczywiście tak jak tu w poprzedniej sytuacji też chętnie się spotkamy z mieszkańcami i nie widzę problemu. Na pewno się dostosujemy do terminu. Dziękuję. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to w międzyczasie może tutaj jeszcze kolega zastępca, pan Włodek Piskorek, przeczyta pismo skierowane do pana burmistrza Arkadiusza Słowina. Proszę. Wpłynęło pismo od mieszkańców Sycyny Północnej. Zwoleń, data wpływu 01.02.2019. Pan Arkadiusz Sulima, burmistrz gminy Zwoleń. Zwracamy się z prośbą o położenie około 700 metrów bieżących nawierzchni asfaltowej na starym odcinku drogi w Sycynie Północnej. Informujemy, że ten odcinek drogi był budowany na początku lat 80. ubiegłego stulecia i stanowi on ogólnie około czwartej części drogi przez całą Sycynę Północną. Droga ta jest remontowana w różny sposób, kilka razy w każdym roku. Często powstające głębokie i obszerne dziury w jezdni o ostrych krawędziach są uciążliwe zarówno dla mieszkańców, jak i autobusu dowożącego dzieci oraz przyjeżdżających ludzi. Chcemy dodać, że od kilku lat interweniowaliśmy u radnego naszego terenu, który twierdzi, że składał rokrocznie wnioski do budżetu gminy na remont tej drogi. Z wyrazami szacunku mieszkańcy Sycyny Północnej do wiadomości pan Paweł Sobieszek, przewodniczący Rady Miejskiej. Pismo jest opatrzone podpisem sołtysa i kilkudziesięciu mieszkańców.
Ja ze swojej strony dodam, że faktycznie jest to potwierdzenie w tych pismach, które tam składa się do początku chyba września, gdzie ten odcinek drogi był, że tak powiem, ujęty w tych pismach na kolejne lata w budżecie. I w związku z tym no, w całej rozciągłości popieram wniosek mieszkańców. Ponadto myślę, że tutaj z poprzedniej rady i jeszcze może z poprzedniej komisje, które były komisje wyjazdowe w teren, no są też potwierdzenia w protokołach odnośnie tego, żeby tą drogę wyremontować. I tak sobie jeszcze pozwolę taką luźną myśl wypowiedzieć. Odnośnie się tutaj skłaniamy tego 8-kilometrowych odcinków na terenie całej gminy pokrycia tego destruktu. No tam sytuacja jest podobna, bo tam myślę, że i pan Andrzej, jak i pan Piotr potwierdzą, że jak nie destrukt, to powiedzmy 2-3-krotne w ciągu roku takie łatanie tymi cząstkowymi remontami. Także myślę, że naprzeciw tych 8 kilometrów byłoby to jakieś 7%. No wiadomo, że to wszystko kosztuje, ale byłbym skłonny, żeby kiedyś Rada po prostu ujęła to w tym budżecie do pokrycia tych odcinków z destruktu. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz chciał coś? Panie wiceprzewodniczący, ja przyjmuję to pismo do wiadomości i oczywiście, że w miarę możliwości finansowych będziemy się starali ten odcinek na pewno naprawić. No, on sukcesywnie był remontowany. Znam ten odcinek, bo osobiście bywam na Sycynie i wiem, że rzeczywiście kwalifikuje się do remontu. Ale trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, czy na pewno uda się to w tym roku zrobić, dlatego że, tak jak Państwo wiecie, środki finansowe mamy rozplanowane w budżecie, budżet został przyjęty, a do tego dostaliśmy taką niespodziankę, że subwencji oświatowej dostaniemy ponad 1 000 000 zł mniej. W związku z tym, tak jak mówię, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, czy damy radę to w tym roku zrobić. Na pewno będziemy o tym pamiętać. Dziękuję za sugestie mieszkańcom i panu tutaj radnemu. I w miarę możliwości, jeśli się to da, to w tym roku. Jeśli nie, no to na pewno będzie brane to pod uwagę na następny rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, czyli stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Sesję kończymy. Dziękuję paniom i panom radnym i wszystkim obecnym na dzisiejszej sesji. Zamykam obrady 6. sesji Rady Miejskiej w Zwoleniu. Dziękuję.